Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj nie będzie tuningu, będziemy patrzeć nowego patcha, jaki został dodany do gry. Jestem bardzo podekscytowany. Kurczę, wydawało mi się, że widziałem przez chwilę blister compact, jak jedzie, ale chyba mi się wydawało. Okej, więc najpierw zajrzymy do sklepu, co my tutaj mamy. Tak, wchodzimy sobie tu, wszystko, najpierw tak, chaty. Więc mamy nowe chaty, w ogóle zobaczcie jaka mapka, jaka wielka mapka. Szkoda, że głównie w centrum są te budynki, bo ja bym chciał, żeby może był jakiś budynek taki do planowania gdzieś tutaj na uboczu, jakiś dodany taki fajny, żeby można było go sobie mieć. No ale tutaj są głównie takie wieżowce, drapacze chmur, więc twórcy prawdopodobnie dlatego postanowili zrobić to tutaj wszystko. Są cztery nieruchomości, jakie możemy kupić. I ja się skuszę chyba na tą najtańszą za $1 000 000. Między innymi dlatego, że mam mało kasy, ale też dlatego, że ja jakoś nie wiem, czy jest mi potrzebne to za 4 miliony. Prawdopodobnie będzie tam czegoś więcej, ale powiem wam szczerze, ja tak też jak była ta aktualizacja z jachtami, też tak niespecjalnie chciałem kupować te jachty, to jakoś do mnie nie trafia. Ja najbardziej lubię samochody w tej grze, ale myślę, że nieruchomość kupię. Niestety, jeśli się kupić tą nieruchomość, to się nie dostanie dodatkowych miejsc w garażu, więc taka lipa, nie będzie można mieć więcej samochodów. A co do samochodów, bo to nas najbardziej, to mnie najbardziej interesuje, mamy troszeczkę zupgrade'owany wygląd sklepu i oczywiście nowe fury. Jest to Windsor Roadster, jest to jakiś taki SUV, w sumie taki mercedesowaty, z mercedesowatym znaczkiem. XLS, tak się nazywa, można kupić taką albo wersję taką opancerzoną. Tak jak sobie myślałem, statystyki wyglądają dość w porządku, jeśli chodzi o SUVy, to chyba nie będzie jakoś super szybki. Można kupić sobie Bestię, to też ciekawe, bo jest taka polskojęzyczna nazwa tego samochodu, Bestia GTS, przypomina mi Ferrari. Tutaj mamy jakiś inny samochód, FMJ. Nie chcę tu się wypowiadać na jej temat wyglądu tego auta, bo każdy może będzie w nim widział coś innego. Moim zdaniem z tyłu jest to taki Ford GT, ten nowy Ford GT z 2017 roku, a z przodu to jest Aston Martin, ten też jakiś najnowszy. Tutaj mamy Lamborghini. No to też ciekawe, bo te samochody mają bardzo wysokie statystyki, zobaczcie sobie. I one nie kosztują aż tak bardzo dużo stosunkowo, a Progen na przykład dalej kosztuje 2 200 000, tak więc prawdopodobnie on pozostaje tym najlepszym samochodem ogólnie, ale zobaczcie sobie, no, jeśli wierzyć statystykom, ja mam Progen, ale powiem wam, że ja nim w ogóle nie jeżdżę i ja go dzisiaj sprzedam na 100%. Tak samo jak Windsora tego, którego możemy sobie malować. Ja też nim nie jeżdżę, można go sprzedać za 600 000. Po co mi on, jest wolny i w ogóle bez sensu. A kupię sobie któryś z tych na pewno. No i kupię sobie jeden budynek. To nie są wszystkie pojazdy, jakie możemy sobie kupić. Ja oczywiście sobie sprawdzimy w oddzielnych odcinkach. Można kupić sobie także ciężarówkę. Troszeczkę żałuję, że nie można jej mieć w garażu, ale nie wyobrażam sobie, żeby można było ją pomieścić w garażu. Może do niej wejść 6 osób. Dodatkowo jest Cargo Bob pomalowany. Ja myślałem, że ten Cargo Bob będzie jakąś tam częścią organizacji, że będzie go sobie można... O! Buzard jest na wyprzedaży, że będzie można go sobie nie przywoływać właśnie z Pegasusa, tylko będzie gdzieś tam na naszym lotnisku, że będzie mieli jakieś nasze lotnisko, czy będzie na dachu jakiegoś naszego wieżowca, coś takiego sobie myślałem, ale niestety nie, będzie on właśnie przez Pegasusa prawdopodobnie zamawiany. Ciężarówka wygląda bardzo w porządku i chciałbym ją sobie przetestować. No jestem ciekawy, czy jest szybka, czy nie jest szybka i właściwie do czego ona służy, jakie ma specjalne możliwości. Trzeba by było sobie to też sprawdzić. Tutaj mamy też nowy pojazd, jest to holownik. Wcześniej myślałem, że to jakaś barka, ale to jest po prostu holownik. Znany z GTA 4, kosztuje niebotyczną sumę 1 200 000 za takie coś. Nie wiem, czy ktoś się na to skusi, tym bardziej ja, bo ja nie mam ani jednej motorówki i powiem wam szczerze, w ogóle mi ich nie brakuje. Po prostu nie chcę nikt mieć. GTA to dla mnie samochody, cholera. Dobra, tu byliśmy już. Tutaj jeśli chodzi o rowery, to nie mamy nic nowego. No i tu mamy nowy samochód, jego już sobie kupiłem, Rumpo niestandardowe.
Bardzo fajny samochód i też opowiem o nim więcej później. A tu mamy też nowy śmigłowiec, tak jak myślałem, jest to nowy śmigłowiec z takim podwoziem. Ale tutaj jest też śmigłowiec z takim chowanym podwoziem, zdaje się. Nie jestem pewien, bo nigdy nikt nie latałem. Nawet jako, nie wiem, jakiś pasażer czy coś. I tu jest Nimbus. Nimbus, tu jest jakiś taki myśliwiec też. Okej. No i to chyba... Aha, jeszcze tutaj. Aha, no tu patrzyliśmy sobie, jak to wygląda. No i też ciekawe, bo teraz można sobie ogólnie kupić Cargo Boba, normalnie on nie jest dostępny, nie był dostępny do tej pory, może teraz już zostanie w sklepie na stałe. Jeśli chodzi o samochody, które możemy spotkać na drodze, jak podejrzewałem, niestety nie spotkałem jeszcze Dukesa, czyli takiego fajnego muscle cara. Tak, teraz zajmę się ogólnie sprzedawaniem niepotrzebnych samochodów. No i dobra, jedziemy go sobie sprzedać. Ja już mówiłem, podczas gdy tuningowałem ten samochód, możecie zobaczyć sobie odcinek, jakie opcje tuningowe ma ten wóz. Ja już mówiłem, że on nie jest dla mnie jakiś ciekawy z tego względu, że dużo osób go posiada. Jest bardzo fajny w prowadzeniu i w ogóle, ale jest aż, moim zdaniem, zbyt idealny w tym prowadzeniu. I dlatego go sobie sprzedaję za 1 400 000, można go sprzedać chętnie, przytulę tą kasę na tuning nowego samochodu. No i dobra, jadę sprzedać tego Windsora, on jest strasznie wolny, ciężko skręca, z wyglądu mi się nawet podoba, bo ładnie wygląda, ale dla mnie jest taki troszeczkę bezużyteczny. Z tyłu za mną jedzie właśnie ten, nazwijmy go Ford GT, Jebuny ma go właśnie i kurczę, na pierwszy rzut oka ten samochód jest mega niski, jest to chyba najniższy samochód, jaki jest w GTA obecnie. Nie chodzi tylko o to, że jest nisko zawieszony, ale też ogólnie, że sięga chyba tylko do kolan. Nie wiem. No i po sprzedaniu Windsora mam już 6,5 miliona dolarów. Jeszcze jakiegoś grata trzeba sprzedać, którym nie jeżdżę i którego niespecjalnie lubię. Może właśnie tego Cheetaha sprzedam, bo on w sumie nie jest taki za szybki. Ale kurczę, no tak fajnie wygląda. Podoba mi się ten wygląd jego. A dobra, nie sprzedam go, ale sprzedam jakiś inny super samochód. Chyba właśnie sprzedam Zentorno, bo on jest strasznie popularny, też mnie to też zawsze denerwuje i mało nim jeżdżę. Fajnie wygląda to Zentorno i nawet takie szybkie jest. Ale z tych najszybszych samochodów ja najbardziej lubię właśnie Turismo R pod względem prowadzenia. On nie jest taki, on jest właśnie taki nieprzewidywalny, jest dosyć szybki, kurczę, no i fajnie się w nim czuje. I też dużo osób właśnie go chwali pod tym względem, że jest świetny, jeśli chodzi o prowadzenie. A Cheetah jest też mało popularny i w sumie zostawię go sobie na dłużej w moim garażu, no jest fajny, kurczę. Ale Zentorno na pewno pójdzie pod młotek, za niego też sporo dostanę. No, Zentorno fajnie wygląda, ja nie mówię, że nie, ale są fajniejsze samochody. Nie wiem, czy jeszcze Osirisa nie sprzedać, tak się zastanawiałem. No i Zentorno sprzedajemy za nieco ponad 500 000. Sprzedano. Okej. Fajny nawet samochód, ale no ja nie mało jeżdżę, bo są inne samochody, które bardziej lubię ogólnie. No tak myślałem sobie o tym Osirisie, ale on kurczę fajnie wygląda. On wygląda za fajnie, raczej go nie będę sprzedawał. Ale pojedziemy z nim sobie do innego garażu, bo w innym garażu też mam pewnie jakiś samochód do sprzedania. No, dobrze, że nie sprzedałem tego Osirisa, że go nie chcę sprzedać, bo on nim się kurczę naprawdę fajnie jeździ. Tutaj mam chyba tylko Nightshade'a, takiego muscle cara do sprzedania, bo nim też mało jeżdżę, on taki jest, no jakiś dla mnie nieprzyjemny w tym prowadzeniu i bym go sobie chętnie sprzedał. Tutaj mam Panto, mam Massacro. I w sumie żadnego z tych samochodów nie chcę sprzedać. Ten samochód jest fajny, bo jest taki... Ma to, co ja bardzo lubię w muscle carach. Ma te wydechy, kurcze, ale wiecie co? Ja za każdym razem tak mam, że... Kurczę, no myślę, jak chcę go sprzedać, bo nim się do dupy jedzie, ale... Jak dla mnie się nim do niczego jedzie. Nie lubię po prostu go prowadzić, ale... Jak sobie nim wyjadę, jak on wygląda z tyłu pięknie i jest taki poszerzony, ma te wydechy z boku, ach... No jest wspaniały. Ogólnie ja wam nie mówiłem, ale... Kurde, nie chcę go sprzedać, no. No nie, to jest... No nie mogę go sprzedać, no. Ale to jest jakieś takie... Kurde, nie sprzedaję go. Jadę do następnej nieruchomości. Krążą takie plotki na temat GTA, że w tym patchu zostały dodane jeszcze 3 chyba nowe samochody. Jakieś, więc one pewnie pojawią się w najbliższych
tygodniach albo może, nie wiem, miesiącach, raczej tygodniach. I bardzo fajnie, się cieszę, że w ogóle Rockstar właśnie tak rozbija tę grę, bo dla mnie samochody w tej grze są najważniejsze i bardzo lubię po prostu je tuningować sobie, przerabiać, spotykać się gdzieś tam, robić, wbijać na jakieś zloty motoryzacyjne w tej grze, to jest super. Ale ciężko sprzedać tego Nightshade'a, ja za każdym razem tak myślę, no kurde, ja tym Nightshade'em tak mało jeżdżę, a teraz się nie przejechałem, wcale nie było tak źle, nie wiem, jakieś takie uczucie mam dziwne. On tak z przodu mi się nie do końca podoba. Wolałbym, żeby bardziej tak drastycznie wyglądał, ale z drugiej strony, no jak zobaczę go z tyłu, to myślę sobie, ach, tego małego gnojka też nie mogę sprzedać, bo jest szybki. Tego też nie chcę sprzedać, bo jest fajny. Tego też nie sprzedam, bo jest fajny. Tutaj motocykl Batty 801, też super mi się nim jeździ. Jego na pewno nie sprzedam. V12, tutaj mam same takie Mercedesy. Tam jest Dubsta, tu jest Dubsta 6x6, tu jest zwykła Dubsta. Tutaj jest z takim samym znaczkiem sportowy samochód. To są po prostu Mercedesy. No i tak sobie je tutaj poustawiałem. O, ale wiecie co sprzedam? Sprzedam tego gościa. Jego mogę sprzedać w sumie. Nie podoba mi się. A czy nie podoba mi się? Wygląda ciekawie. Wygląda ciekawie i fajnie było go mieć w garażu przez jakiś czas. Jest bardzo, właśnie, to jest kurczę. To jest znowu też najszybszy klasyk, no. Ale jak jakoś tam klasyka? Mam chyba Casco. Casco tak się nazywa. A ten mi się niespecjalnie podoba, no. Już mi się znudził. O, może tak, to jest właściwe określenie. Znudził mi się. Pozostańmy przy tym, że mi się po prostu znudził. Z-Type. Zobaczymy, ile za niego dostanę. Trochę go uszkodziłem. No, 600 tysięcy. Myślałem, że 65 tysięcy. 650 tysięcy dolarów za niego dostanę. Spoko nawet. No i co? I teraz przyszedł czas, aby kupić nieruchomość. Wbijamy sobie tu i myślę, że kupię tą nieruchomość za 1 000 000 dolarów. I tak, teraz wybieramy sobie wystrój, a jeszcze coś zobaczę, bo to widzę, że nie od razu się kupuje. Już zobaczę sobie tę nieruchomość, jak to wygląda. Wybieramy personel, ale widzę, że ten środek zupełnie tak samo wygląda. Co dać to? Ja biorę ten za 1 000 000 i mam to gdzieś. Nie będę się bał i w klocki Lego. No dobra, wybieramy sobie wystrój. Oh shit. To ja wolę jednak bogaty. Ale zobaczymy, jak inny. O, się coś zmienia. Tak, troszeczkę to inaczej wygląda. No. Wow, aż 1 000 000 można na to. Nie, to dzięki. Personel. Mężczyzna, kobieta. Oczywiście kobieta. Nazwa organizacji. Ojej. Tada! Na pewno nikt nie ma takiej organizacji. Mogę wybrać sobie kolor. Na szczęście kolor organizacji możemy sobie wybrać, jaki nam się tylko podoba. Znaczy, w sumie nie bardzo, bo jest tylko kilka dostępnych. Ale okej, pomarańczowy wygląda spoko. Schowek na broń. Ile? Ach, 500. Noszenie za każdą strzelinę. Następnym razem zabierz tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a resztę zostaw w bezpiecznym schowku w bazie. O, to się przyda. Chętnie wydam na to 500 000. Zapomnij o banku, wiesz co, 300 tysięcy, no dobra, niech będzie, safe. Mieszkanie. Uuu, 2 650 000, to i tak lepiej wychodzi niż kupienie tego najdroższego rzecza. Dobra, niech będzie. Tylko ja wiem, czy ja chcę mieszkanie, a będzie tam pokój do planowania? Przydałby się. Patrzę, że jest tutaj łazienka. Jest miejsce do spania. I tylko tyle chyba. No to bez sensu. A można to sobie później jakoś dokupić? Czy nie można? Nie wiem, słabo to wygląda. Jakby był pokój planowania, to bym się skusił, ale ja tutaj nie widzę tego pokoju planowania. No dobra, 795 tysięcy to nie jest majątek. Ustaw punkt. Okej, jedno mamy kupione, fajnie, wychodzimy stąd.
nie mam żadnego samochodu, ale jestem prezesem organizacji. Ajajajajaj. Na mapie pojawiła się jakaś ikonka. Wyłączę może ten znacznik. A jest, jest taka ikonka jakby budynku wielopiętrowego. Wsiadajmy do mojej nowej fury. Tak wygląda moja nowa fura. Ja jej nie pokazywałem jak jej tuningu ogólnie, ale zrobiłem sobie specjalnie na ten odcinek. Poza tym mi się podoba. Od samego początku gry mi się ta fura podobała. Nie rzuca się jakoś specjalnie w oczy. A poza tym ja widzę, że jest taka przypadłość wśród graczy, którzy grają już naprawdę długo w GTA, że najpierw się kupuje te takie super samochody. Chce się tych najszybszych, najlepszych, najpiękniejszych. A później się zwraca uwagę już na te takie bardziej standardowe. Może takie z lepszymi opcjami tuningowymi, takich, których nikt nie chce, krótko mówiąc. Ja teraz właśnie choruję na to też. Tu mamy na przykład Escalade'a, ten samochód, który jedzie za mną teraz. No, cholera! Dobra, nieważne. On ma w każdym razie dużo opcji. Jestem chyba przy tym budynku. Ej, ale zobaczcie, to jest zaraz obok tego apartamentu, który można sobie kupić tutaj. Bardzo ciekawe. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Czy tu się gdzieś wchodzi? Ej, ja tu nigdy nie byłem. Tu jest stacja metra. Po co ja tu wszedłem? Nie wiem. Ale jest fajnie, jest stacja metra. Zaczął padać deszcz. Dziwne, bo... Nie no, trochę jest zachmurzone niebo. Dobra. Nie będę się przyczepiał takie szczegóły. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Sam jestem ciekawy, co tutaj Rockstar dla nas przyszykował. Coś zupełnie nowego ponoć. Okej. Okay. Skoro tak mówią, zobaczymy. Okej. Okay. O, jaka fajna mapka. Okej. Okay. Okej, można się przebrać, spoko. Okej, spoko. Fajnie. Trzeba będzie przebrać się w jakieś inne wdzianko. Moment. Czy ja coś tutaj mam? Ekwipunek? Jakieś inne wdzianko? Tam, 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 tam. Strój. Lato. Napad raczej nie. Ginsy. Garniak. O, mamy teraz odpowiedni strój. Przyszła prezesowa! Przyszła prezesowa Asuka! Czy mi się tu podoba? Podoba ci się tu Asuka w ogóle? Rozejrzyj się. Rozgość. Cześć. Mogę z tobą pogadać? Chyba nie. Co to jest? Aha. Można po prostu sobie przywołać te pojazdy, tylko... Ciekawe, czy pod całą chatę. Pojazd osobisty można sprowadzić pod ten, ale super, przekąski. Można kupować sobie przekąski za darmo, ale fajnie. Patrzcie na to, ale super. Zawsze tam trochę tych dolarów mniej, no nie? Ale to malutko. Dobra. Kupimy sobie od razu, bo to się bardzo przydaje. Dawaj tych przekąsek. Ej, fajna asystentka. Czyli możemy wysłać ją na zakupy. Ile ja tego tutaj kupię? Ojej. Dobra, już. Domofon? A, to jak ktoś do mnie zadzwoni chyba. No nic, rozejrzyjmy się tutaj dookoła. Bardzo fajnie to wygląda. Ja jestem ciekawy tej opcji, że możemy sobie zostawić broń. Bo ja tej broni mam za dużo i czasem po prostu chcę sobie wybrać... Ale fajnie, patrzcie na to. Wow. No i okej, tutaj mamy laptopka. Jakieś nowe stronki może są. Ogólnie stronka troszeczkę jest zaktualizowana. Stronka, ogólnie internet tutaj w GTA, Boże. Ja tak patrzę tylko, można sobie super jacht kupić, ale ja tego jachtu na razie nie chcę kupować. Jakoś tak. Dobra, Asuka, wstań.
idziemy dalej zobaczyć. Co my tutaj mamy w tym apartamencie moim? Tutaj zamknięte. Dla prezesowej wszystko powinno być otwarte. No jak to tak? Tutaj możemy usiąść. To jest ogólnie cała mapka chyba. Nawet topografia jest odwzorowana. Super sprawa. No dobra, chodźmy sobie dalej. Czyli to jest taki jakby apartament. Możemy sobie włączyć telewizor. O! O co tu chodzi? Gra wymaga co najmniej dwóch graczy. Nie przekrocz linii, trzeba by było zagrać. To jest jakaś gra fajna, nowa. Trzeba by było to kiedyś obadać, jest dla dwóch graczy. Tutaj jest chyba mój apartament. Jest przebieralnia. Tutaj możemy się wykąpać. No powiem, że taki skromny ten apartamencik. Ciekawe, czy jeśli bym go nie kupił od razu, to czy można by było to dokupić później. Można się położyć do łóżka, ale nie ma pokoju planowania chyba. Mamy tutaj lustro, jest moja suka. Tam, daram, daram, daram. Fajnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co my tutaj jeszcze mamy. Tutaj drzwi zamknięte. A tutaj chyba jest schowek na broń. Nie, a tutaj też jest mój apartament, cholera. Schowek na broń musi gdzieś tu być. Tylko nie wiem, gdzie jest. Tu jest drukarka, tutaj mamy... Możemy się napić soku. Powinno mi się zdrowie uzupełnić od napicia soku, czy nie? Ops. Uzupełniło się. Miałem tam troszeczkę potyczkę z policją. A teraz już jest w porządku. Jeszcze chyba jakieś pomieszczenie jest, które mi umknęło. Ohoho. Tutaj chyba jest safe. Zobaczmy. O, proszę. Jest mój safe. I kupa kasy. Czy ja aż tyle mam? A tu? Jest schowek na broń. Zobaczmy, jak on działa. O, właśnie. Wybierz ukryć. Super. To by... No i fajnie. O to mi chodziło. Kurczę, wiecie co, ja pewnego razu sprzedałem wszystkie, wyrzuciłem w ogóle wszystkie bronie, dałem innemu graczowi, ktoś się sobie podniósł i ja myślałem, że już ich nie będę miał, bo ja nie potrzebuję tych wszystkich broni, ja potrzebuję tam kilka, których używam, no nie? I po prostu reszty nie potrzebuję, szturmowa, ekstra! Teraz można grać, super sprawa, ej. No to pod tym względem warto kupić ten apartament, bo ja naprawdę te bronie wywalałem sobie i w ogóle. Dobra, porozmawiamy z asystentką i zobaczymy teraz, czy jeśli ja sprowadzę sobie jakiś pojazd, to gdzie on będzie? Czy on będzie... Ale zobaczcie, ile kosztuje sprowadzenie takiego pojazdu, no nie? 4000 to jest dużo. Savage, a można... Hydre? No dobra, można Savage'a. Savage to jest śmigłowiec. Podrzucili go na lądowisko. O! Musimy... Jest taka animacja. Gdzie on? O! Ja już nie wystartowałem. Ale super! I od razu go mamy, ale fajnie. Tylko, że ja nie widziałem tam w opcjach hydry. Ale patrzcie na to. Od razu go mamy w tym... W ekwipunku. Ale super. Ojej. Tylko Savage jest... Savage jest ogólnie bardzo słabym pojazdem. I nawet kilka strzałów z tego... Z karabinu potrafi go rozwalić, także no nie polecam. Tak wygląda ta aktualizacja, jeszcze pewnie wiele innych rzeczy będzie można zrobić w tej organizacji. Fajna sprawa, tylko co my właściwie będziemy mogli robić jeszcze dodatkowo? No, to będzie trzeba ogarnąć, ale to myślę, że zostawię sobie na następne odcinki, jak już sobie bardziej ogarnę tą aktualizację. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Piszcie oczywiście, co myślicie o tym wszystkim i trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa.